Jedna z naszych żeglarskich przygód w 2022 roku miała swój początek w połowie czerwca w chorwackim Trogirze. Jest to niezwykle popularne i urokliwe miasteczko w środkowej Dalmacji z bardzo klimatyczną starówką i kilkoma marinami, w których możemy wyczarterować różne jednostki pływające. Ponieważ część załogi dotarła na jacht w sobotę dopiero późnym wieczorem, zostaliśmy na pierwszą noc w marinie i w niedzielę rano, na spokojnie, po śniadaniu i kawie, robimy ostatnie zakupy na pobliskim targu i przygotowujemy się do wyjścia z portu. Tym razem mieliśmy żeglować flotą dwóch jednokadłubowych jachtów Bavaria 46 Cruiser. Trzy osoby z mojej załogi miały już wcześniej do czynienia z żeglarstwem, ale dla większości był to pierwszy kontakt z tą formą turystyki. Dlatego na początku przeprowadzam szybkie szkolenie z podstawowych zasad bezpieczeństwa i obsługi jachtu, rozdzielam zadania na wyjście z portu i w niedzielne przedpołudnie wyruszamy na wody Adriatyku. Obieramy kierunek na południe, w stronę cieśniny pomiędzy wyspami Solta i Brać. Warunki panujące na morzu tego dnia są bardzo przyjemne. W sam raz, jak na pierwszy dzień żeglugi. Jest słonecznie ciepło i wiatr wiejący z północnego zachodu daje możliwość postawienia żagli i sprawnego przemieszczania się w założonym kierunku. Na wyspie Brać zatrzymujemy się w zatoce Lucice. Amatorzy kąpieli mogą wskoczyć do morza, a w międzyczasie wachta kambuzowa przygotowuje obiad. Zatoka Lucice jest dość obszerna i daje bardzo dobrą osłonę od wiatru i fali. Jedynie przy kierunkach południowych lepiej wybrać przeciwną stronę wyspy. Po krótkim postoju ruszamy dalej, na kursie wyspa Chwar i jedna z moich ulubionych zatok na nocne kotwiczenie, Uvala Tiha, co po polsku oznacza Zatoka Cicha. Jest to bardzo duża, dobrze osłonięta zatoka z wieloma mniejszymi odnogami. W większości z nich ustawione są boje do cumowania. Jeśli chcemy z nich skorzystać, w zależności od długości jachtu zapłacimy od 20 do 50 euro za noc. Po wschodniej stronie zatoki znajdziemy kilka miejsc, gdzie można spokojnie rzucić kotwicę, a rufę na długich cumach zafiksować do brzegu. W tym przypadku nie zapłacimy nic, a dno w tym miejscu jest z reguły piaszczyste i dzięki temu kotwica przeważnie trzyma bardzo dobrze. A w maju i w czerwcu dodatkowo możemy posłuchać tutaj śpiewu słowików gniazdujących w przybrzeżnych zaroślach. Z walorów Zatoki Cichej chętnie korzystają nie tylko żeglarze, ale możemy tutaj również często spotkać jachty motorowe różnej wielkości, jak też jednostki komercyjne szukające darmowego noclegu. Jak dla mnie miejscówka godna polecenia dla wszystkich amatorów cumowania poza marinami. Rano po śniadaniu i różnych formach rekreacji podnosimy kotwicę i kierujemy się do pobliskiego miasteczka Starigrad. Według historyków jest to najstarsza osada na wyspie Chwar, której założenie datowane jest na IV wiek przed naszą erą, a obecnie jest to ciekawa destynacja turystyczna. Znajdziemy tutaj wyremontowane i rozbudowane niedawno nabrzeże, przygotowane do przyjęcia około 100 jednostek pływających, zaplecze turystyczno-handlowe z restauracjami, marketem, targiem, sklepami i straganami z pamiątkami oraz niewielką, ale ciekawą starówkę z zabytkową wieżą i kościołem. Na nabrzeżu możemy oczywiście posmakować chorwackich lodów albo wypić kawę czy zimne piwo. Cena za cumowanie w porcie Starigrad jest w miarę rozsądna jak na warunki chorwackie, a za dwugodzinny postój w ciągu dnia zazwyczaj nie płacimy w ogóle, chyba że chcemy skorzystać z mediów, wtedy kosztuje nas to kilkanaście euro. Po krótkim zwiedzaniu, uzupełnieniu prowiantu oraz wody ruszamy w dalszą podróż.
ponieważ jako główny cel naszego tygodniowego rejsu obraliśmy sobie miasteczko Korciula na wyspie o tej samej nazwie, kierujemy się na południowy zachód, okrążając wyspę Chwar od północnej strony. Po drodze postanawiamy odwiedzić bardzo popularne wśród turystów miejsce na wyspie Brać, czyli cyperlek Zlaty Rat, nieopodal miasteczka Bol. Nigdy wcześniej tam nie byłem i kolejny raz raczej tam nie popłynę, bo z żeglarskiego punktu widzenia według mnie po prostu nie ma po co. Kotwiczenie możliwe jest zazwyczaj tylko po zachodniej stronie cypla, gdzie spora głębokość i zafalowanie utrudniają niestety bezpieczny podpływ. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze, próbując przystanąć tam na obiad. Kilka prób rzucenia kotwicy skończyło się niepowodzeniem i niebezpieczną sytuacją. Kiedy to łańcuch spadł z rolki windy kotwicznej, mieliśmy duży problem z podniesieniem kotwicy. Na szczęście dwóch siłaczy z naszej załogi, Jarek i Tomek, uporali się z tym problemem. Podnosimy kotwicę i ruszamy dalej. Tego dnia wiało nam od 10 do 15 węzłów, co pozwoliło pokonać na żaglach większość założonego na ten dzień dystansu. Po drodze spotkaliśmy również naszych znajomych, którzy wynajętą motorówką wracali właśnie z Chwaru do Makarskiej. W okolicach wschodniego krańca Chwaru byliśmy tuż przed zachodem słońca i w resztkach dziennego światła cumujemy w zatoce Zidigowa. Znowu kotwiczymy po grecku, czyli kotwica z dziobu i cumy z rufy na brzeg. Oprócz naszych dwóch jachtów zatrzymuje się tam również trzecia jednostka i w tym składzie spędzamy kolejną noc na dziko. Rano, dzięki dobrej pogodzie, znowu możemy czerpać garściami z dobrodziejstw chorwackiej natury. Snurkowanie, pływanie na supach, opalanie i co tam kto chce, jednym słowem, pełny relaks. To jest właśnie jeden z atutów wakacji na jachcie. Swobodny dostęp do ciekawych i mniej zatłoczonych miejsc oraz bezpośredni kontakt z otaczającą naturą. Nasz główny cel jest blisko, więc nie musimy się dzisiaj spieszyć. Około południa opuszczamy naszą zatokę i ruszamy w stronę wyspy Korciula. Cieśninie Pelieski kanal pomiędzy półwyspem Peliesać a wyspą Korciula pływamy do bardzo przyjemnej, dobrze osłoniętej zatoki, której wcześniej nie znałem. Uwala Luka Bania. Sumujemy na bojkach w bezpośrednim sąsiedztwie plaży z pomostem i knajpkami. Do brzegu można przybić pontonem lub dopłynąć w pław, a do miasteczka Korciula jest już tylko pół godziny spacerem. Znowu mamy dużo czasu na relaks i każdy spędza słoneczne popołudnie tak jak lubi najbardziej. Jedni idą na spacer, inni pływają w bardzo przejrzystej wodzie, a jeszcze inni doskonalą swoje umiejętności w wiosłowaniu na deskach. Jest też pływanie pontonem, skoki do wody, pokaz mody plażowej i różne zajęcia w podgrupach. Thank you.
Do zachodu słońca korzystamy z uroków plażowania, a wieczorem udajemy się na zwiedzanie, według mnie, jednej z najładniejszych starówek w Chorwacji. Droga, którą idziemy, położona jest wzdłuż wybrzeża, co daje nam możliwość podziwiania pięknych widoków i zachodzącego słońca. Niestety jest też trochę niebezpiecznie, bo nie ma chodnika ani odpowiedniego do spaceru pobocza, a sama ulica jest dość kręta, więc trzeba bardzo uważać na przejeżdżające samochody jednoślady. Myślę, że rozsądniejszą opcją jest taksówka lub Meleks przystosowany specjalnie do transportu turystów. I właśnie z tej drugiej opcji korzystamy, wracając późnym wieczorem na jacht. Zabytkowe centrum miasteczka Korczula położone jest na cyplu ze wzgórzem otoczonym obronnymi murami, z basztami, wieżami i okazałą bramą, która kiedyś chroniła osadę przed niepożądanymi gośćmi. Patrząc na miasteczko z góry, przypomina ono nieco swoim kształtem szkielet ryby. Większość zachowanych do dnia dzisiejszego historycznych budowli pochodzi z XV oraz XVI wieku i nosi pamiątki burzliwej przeszłości wyspy. Oprócz kilku zabytkowych baszt, katedry świętego Marka, pałaców i ratusza, znajdziemy tutaj również dom, w którym podobno urodził się znany kupiec i podróżnik, odkrywca jedwabnego szlaku, Marco Polo. Uliczki na starówce są bardzo wąskie i strome, otoczone wysokimi budynkami, co zapewnia dobrą ochronę zarówno przed palącym w lecie słońcem, jak też przed wiejącymi w tym rejonie wiatrami oraz tworzy charakterystyczny klimat tego miejsca. Turystyka, gastronomia i żeglarstwo to główne źródła dochodu mieszkańców Korczuli. Dlatego na każdym kroku możemy znaleźć tutaj knajpki, restauracje, sklepy z pamiątkami oraz zurbanizowane nabrzeże, do którego cumują wielkie promy, jak też mniejsze jednostki komercyjne dowożące licznych turystów z całego wybrzeża Adriatyku. Również żeglarze i właściciele jachtów motorowych bardzo chętnie odwiedzają Korczulę. Dlatego znalezienie wolnego miejsca w marinie ACI lub przy miejskim nabrzeżu bywa dosyć trudne i w sezonie rozsądnie jest zrobić rezerwację z kilkudniowym wyprzedzeniem. Według mnie korzystną alternatywą, oczywiście przy dobrej pogodzie, jest nocny postój na boi lub kotwicy w jednej z okolicznych zatok, a zawinięcie do mariny w ciągu dnia, kiedy to większość jachtów opuszcza port. My właśnie skorzystaliśmy z tej opcji i w marinie ACI Korczula uzupełniamy wodę, prowiant, ładujemy akumulatory, opróżniamy śmietniki i ruszamy w dalszy rejs w kierunku wyspy Szczedro. Na początku trochę wieje i udaje się przyjemnie pożeglować, ale po kilku godzinach wiatr zupełnie cichnie i musimy wspomagać się silnikiem. Dobijamy do boi w zatoce Uvala Manastir, leżącej na północnym brzegu wyspy Szczedro. Z racji ograniczonej przestrzeni może cumować tam zaledwie kilka jachtów i dzięki temu jest to dość kameralne i spokojne miejsce. Dobra przejrzystość wody i ciekawe dno oraz porośnięte lasem brzegi tworzą przyjemne okoliczności przyrody i umożliwiają zarówno snurkowanie, jak też kąpiele czy pływanie na supie. A w małej rodzinnej restauracji możemy umówić się na kolację przygotowaną ze złowionych wcześniej przez jej właściciela ryb albo owoców morza. Ponieważ w tego typu konobach płacimy nie tylko za jedzenie, ale również za klimat, indywidualną obsługę przez samego właściciela i jego rodzinę oraz za sezonowość, musimy być przygotowani, że za posiłek sporo zapłacimy. Drugi z braci opiekujących się tą zatoką podpływa do zacumowanych jachtów na niewielkiej łodzi i oferuje regionalne, osobiście wytworzone, naturalne produkty typu miód, oliwę czy wino, których jakość jest bardzo dobra. Jeśli mamy taką potrzebę, możemy też u niego zamówić na rano dostawę świeżego pieczywa lub innych produktów śniadaniowych. Thank you.
zatoce Manastir zostajemy na noc i w czwartek rano ruszamy dalej. W planach mamy zwiedzanie miasta Hvar, oczywiście kąpiel w jakiejś przyjemnej zatoczce, a docelowym punktem tego dnia jest miasteczko Milna na wyspie Brać. Miejscowość Hvar na wyspie o tej samej nazwie jest miejscem niezwykle obleganym w sezonie, zarówno przez żeglarzy, jak też stacjonarnych turystów przybywających do tego uroczego zakątka Chorwacji z całego świata. Wynika to oczywiście z atrakcyjności i niewątpliwych walorów tego miejsca, ale niestety powoduje tłok zarówno w zatoce przed, jak i w samym miasteczku. W zatoce aż roi się od mniejszych i większych łodzi turystycznych, różnej wielkości jachtów, katamaranów, motorówek, a do nabrzeża co chwilę przybijają wielkie promy. Powoduje to znaczny hałas i zafalowanie, co może być bardzo uciążliwe, jeśli zdecydujemy się zostać tutaj na noc. Z tego powodu staram się odwiedzać Hvar zazwyczaj w ciągu dnia, cumując na jednej z dostępnych w zatoce bojek. Jeśli załoga chce zobaczyć Hvar nocą i pobawić się w jednym z licznych klubów na nabrzeżu, wtedy często cumujemy w oddalonej o 2,5 mili morskiej Marinie Palmiżana albo w pobliskiej zatoce Velagarska, a do miasteczka przypływamy taksówką wodną. Tak czy siak warto odwiedzić Hvar, bo jest pięknie, smacznie i ciekawie, a z górującej nad miastem twierdzy rozciąga się niesamowity widok na miasteczko, zatokę i pobliskie wyspy. Zdecydowanie polecam. Oczywiście obowiązkowym punktem programu po kilku godzinach spędzonych w nagrzanych słońcem murach miejskich jest orzeźwiająca kąpiel. W drodze do Milnej przystajemy w zatoce Velagarska. To kolejna z moich ulubionych miejscówek. Przejrzysta woda, spokój i chilloutowy klimat tego miejsca zapewniają super relaks. Jest też mały barek i restauracja, a na brzegu można czasami spotkać dziko żyjące w tej części wyspy Daniele. Mam nadzieję, że załoga w składzie Asia, Tomek, Ola, Jarek, Ania, Marcin, Marta i Stasio będzie miło wspominać ten wspólnie spędzony tydzień. Oczywiście zapraszam na pokład wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek i chcą zobaczyć ciekawe miejsca z nieco innej perspektywy. Ahoj!